Dobry wieczór. Witamy wszystkich szlachetnych Lechów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, witamy 24 lipca, Anno Domini 2020, wieczorem. Będziemy dzisiaj mówić o Pacta Conventa. Witamy, drodzy Państwo, taką smutną informacją, że zmarł nasz mincmistrz Wielki Koronny Józef Kamycki. Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie, światłość i kuista, niechaj świeci na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, wyrażamy żal, głęboki żal i smutek, że odszedł naprawdę geniusz polskiego monetaryzmu, niedoceniony, drodzy Państwo, namaszczony przez nas w Olkuszu na mincmistrza Wielkiego Koronnego. No niestety odszedł, drodzy Państwo. Będzie nam go brakować. Mieliśmy plany. Nie ma porządnego państwa, nie ma porządnego królestwa bez mincmistrza Wielkiego Koronnego. Bez kogoś, kto odpowiada za emisję pieniądza. Bolszewi jest to ukrywane, nawet nie ma aktu prawnego na temat emisji pieniądza. Po prostu w konstytucji są dwa zdania odsyłające na Berdyczów. My natomiast mieliśmy od Zygmunta Starego już ordynację menniczą, jako jedną z pierwszych na świecie, drodzy Państwo. Polecamy ordynację menniczą. Także pochylamy się nad bólem rodziny, drodzy Państwo, i współcierpimy. Prosimy Boga o to, że przyjął go do Królestwa Niebieskiego. Drodzy Państwo, także można powiedzieć, że ten odcinek jest poświęcony Józefowi Kamyckiemu, ale, drodzy Państwo, nie będzie poświęcony monetaryzmowi. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców, czy okolicznych mieszkańców Sietesza, niedaleko Łańcuta. Przy okazji, być może pojawimy się tam na pogrzebie. Drodzy Państwo, pogrzebu jeszcze nie było, ponieważ rodzina czeka na potwierdzenie przyjazdu rodziny z Australii. Drodzy Państwo, drugie ważne wydarzenie dzisiejszego dnia, 24. Otóż dzisiaj były pierwsze modły po 80 latach przerwy w Hagia Sofia, tak? W Konstantynopolu. No cóż, drodzy Państwo, samo życie to jest skutek. To jest skutek. Skutek działalności papieża. Po owocach go poznajemy, więc po owocach widzimy, jaki jest skutek. No i oczywiście patriarchy Konstantynopola, też postawa prawosławia, bo to jednak jest kościół wschodni, prawda? Oderwanie się patriarchatu kijowskiego, później moskiewskiego pozwoliło w tej chwili bez problemu zagarnąć. Może sobie protestować Żeleński, czy Putin, czy nawet papież. Stało się, prawda? Pierwotną przyczyną, zawsze trzeba sięgać do źródeł, jest no, zagarnięcie Konstantynopola przez islamistów. I tu, drodzy Państwo, na ziemiach chrześcijańskich od wielu, wielu lat panują islamiści, islam, Imperium Otomańskie, Wielka Porta, etc., etc. Ale też nie będziemy się dzisiaj tym zajmować, drodzy Państwo. Kolejnym jakby wydarzeniem dnia jest, bo warto rocznicować mimo wszystko, prawda? 24 lipca roku pańskiego 1792 Stanisław Poniatowski przystąpił do Konfederacji. Ktoś by powiedział, no jest to akt, i to był akt taki oficjalny, złożony na ręce ambasadora rosyjskiego. Drodzy Państwo, ktoś by powiedział, no to taki akt, prawda, niewielkiej wagi. Właśnie będziemy dzisiaj mówić o uczynkach. O uczynkach. To one decydują o historii. Nie komentarze, nie publicystyka, nie gęganie, nie informacje w telewizji, tylko konkretne dokonania, uczynki. Morawiecki w Brukseli coś tam podpisał, to jest konkretny uczynek, tak? Były wybory prezydenckie, to jest konkretny fakt. Można to analizować, tak? Natomiast większość z wygodnictwa, z infantylizmu, z głupoty po prostu opiera się na publicystykach, tych gęgałach, tych niestety godnych pożałowania gęgałach. Nie będziemy po nazwisku wymieniać, bo nie chcemy za bardzo nikogo urazić, ale to jest tragedia w tych mediach narodowych i tak dalej. Już nie mówimy o tych Jakubach Szelach i tak dalej, ale to jest jedna wielka katastrofa, tak? Opierać się na gęgałach i na komentatorach, a nie pomyśleć samemu, drodzy Państwo. Będziemy dzisiaj o tym mówić. Stanisław August Poniatowski przystępuje do Konfederacji zawiązanej w Targowicy. Targowica to taka miejscowość na dalekiej dzisiejszej Ukrainie,
ale de facto to było w Petersburgu. I to powinno się nazywać Konfederacja Petersburska. I od razu pytanie, ta Konfederacja Korwina, czyli Rokosz Korwina, gdzie był zawiązany? W Warszawie? Gdzieś pod Warszawą? Niech się Korwin i ta reszta wypowie, tak? Jaki jest cel tej Konfederacji? I ci, co przystępują do tej Konfederacji, niech mają na myśli, że Stanisław August Poniatowski przystępował do Konfederacji, nie wiedział, że to jest finis poloniae. Ten akt 24 lipca to jest właśnie finis poloniae. Przystąpienie do tej Konfederacji. I zgoda na wejście 100 tysięcy wojska, zgoda na to, żeby nie powiększać aukcji wojska, zgoda na rozbrojenie polskiej armii, to był finis poloniae. 24 lipca 1792 roku, drodzy Państwo. Jeden akt strzelisty. Przystąpienie króla do Konfederacji. Do Konfederacji. Konfederacje też są zdradzieckie. Pamiętajcie, konfederacje są zdradzieckie. Oczywiście każdemu Konfederacja Targowica kojarzy się z targowaniem, z Targowicą, z miejscowością i z nieszczęściem, tak? Zdradziectwem. Dlatego to jest ten pewien paradoks, że to był Rokosz antykrólewski, ale ponieważ król do niego wstąpił, powstała Konfederacja, prawda, połączona z Konfederacją Litewską. Jedna wielka katastrofa, drodzy Państwo. To się stało. I oczywiście to jest akt hańby Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie wszystko można mu przypisać złe, ale jak można być samemu przeciwko sobie, tak? Wystąpił przeciwko uchwałom Sejmu Czteroletniego, które wcześniej sam potwierdził. No sprzeniewierzył się, był wiarołomcą. Można powiedzieć, że Stanisław August Poniatowski od dnia 24 lipca stał się wiarołomcą, z wiarołomnym królem. Dlaczego tak się stało? Kto go podszepnął i tak dalej? To są inne kwestie. Ale po prostu tragedia, katastrofa. Zwracajmy na to uwagę. Król wiarołomny. Do tego momentu był patriotą, a od tego momentu był, można powiedzieć, zdrajcą wobec samego siebie. To jest dopiero schizofrenia. Wystąpić przeciwko samemu sobie, tak? Skończył później abdykacją w Grodnie, a na końcu filiżanką, której była trucizna, tak? No, tak kończą zdrajcy nomen omen, drodzy Państwo. Zaczęliśmy od edyktu toryńskiego na wstępie. Pamiętamy, równo 500 lat temu, czyli 24 lipca, czyli już 3 lata po tym, co Luther, po tych tezach Lutra, król Zygmunt, prawda, wydaje edykty toruńskie, ponieważ te nowinki przychodzące z Prus, nomen omen, z Prus, które później sekularyzował, z Prus zakonnych, powiedzmy, no bardzo niszczyły chrześcijaństwo. One były skierowane, ten atak był bardzo skierowany na chrześcijaństwo polskie. To jakby sobie Luther przewidział, drodzy Państwo, że on zaatakuje Polskę. I był edykt, który za nieprzestrzeganie, za wprowadzanie tych ulotek, pism ulotnych i tak dalej, groziła za to konfiskata i banicja. Czyli wydalenie tam, gdzie jesteś wyznawcą. Jedź sobie tam. Dzisiaj, drodzy Państwo, nieograniczone dzisiaj mają wstęp do Polski. Wszystkie pisma heretyckie, pornograficzne, schizofreniczne, prawda, anglosaskie i inne, prawda. Nie ma żadnej kontroli, cenzury, drodzy Państwo. A nawet ostrzeżeń nie ma. Bo już w najgorszym przypadku powinny być ostrzeżenia. Nie ma. Nawiązujemy do tego. Nie może być tak, że, drodzy Państwo, ktoś wypowiada nam wojnę kulturową, a my tego nie widzimy. Dzisiaj wojna odbywa się na poziomie kultury. Antykultura atakuje kulturę słowiańską. My implementujemy konwencję istambulską, nomen omen, drodzy Państwo, jakby nie wierząc, że mamy tak mocną kulturę i zwyczaje słowiańskie. Oni sobie powinni zaimplementować konwencję słowiańską, a nie nam implementować konwencję sodomicką, sodomicko-islamską, tak? Drodzy Państwo, czy myślę, traktujemy kobiety, to jest policzek dla nas, to przyjęcie przez Komorowskiego. Policzek dla nas jest to, że pan Andrzej Duda i PiS nie wypowiedzieli jeszcze tego. To jest i tak policzek, to jest 5 lat zaniechania, to jest 5 lat zdemoralizowanych dzieci, to jest około 2 miliony zdemoralizowanej młodzieży i dzieci. Bo to w każdym przekroju działa, tak? I już to widać, co się dzieje, tak? Że większość młodzieży w wieku 18-29 głosowała na Trzaskowskiego, tak? Efekty są mierzalne. I na co tu czekać, drodzy Państwo? I są zapowiedzi, że wypowiemy. Czas przyszły niedokonany. Wypowiedzcie jak najszybciej, bo będziecie infamisami, banitami, tak? I być może w przyszłości będziecie mieć skonfiskowany majątek. Nie będzie litości, od razu mówimy. Tu się wypowiadamy jako król elekt, Lech XI, Wojciech Edward I. Powoli dociera oliwa do knota. Widzieliśmy, że ksiądz Kneblewski przygotowuje tam królestwo kontra republikę. O czym w ogóle jest mowa, panie księże? Znaczy księże Romanie. Przecież byliśmy u księdza Romana, tak? Republika jako pojęcie wykorzystywane przez masonerię kontra chrześcijańskie królestwo. O czym my w ogóle mówimy, tak? O wyższości Pana Jezusa nad diabłem? O tym w ogóle mamy dyskutować?
Przecież mówiliśmy o tym, byliśmy u księdza, tak? Byliśmy u księdza, proponowaliśmy nawet urząd prymasa. I co? I nie jakieś fascynacje koroną świętego Stefana na Węgrzech, tak? Habsburską. No trochę powagi więcej, księże Kneblewski. I udawanie, że nas się nie zna, tak? To jest wyjście z sytuacji, tak? Dlatego daliśmy dzisiaj, drodzy Państwo, jako przykład króla Stanisława Leszczyńskiego, żeby nie było, że myśmy w sroce spod ogona wypadli. Oczywiście będą tacy nawiedzeni, jak tam ten Jakub Szelas pod Karpacie i inni powiedzą, ale jaki tu związek, król Stanisław nie miał. A kiedy myśmy mówili, że jesteśmy potomkami? Bogu dziękujemy, że jesteśmy z bocznej linii. Bogu naprawdę dziękujemy, kiedyś całą tą linię przedstawimy. Polecamy tylko wspólnego przodka, bo to jest wspólny przodek, Rafała, który żeni się z Marią de Marcelange. Proszę bardzo, to jest wspólny przodek. I później z tego związku jest owoc Rafał, który żeni się najpierw z Anną Wolską i to jest linia króla Stanisława, a następnie z Anną Katarzyną Korzbok, tak? I to jest nasza linia. Proste jak drut, jakby ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości. Także po prostu, i tu się robią dwie linie genealogiczne, tak? Nazwijmy je kuzynowskie. Jedna jest królewska, bo tam jest i Maria Leszczyńska, i Stanisław Leszczyńska, a druga jest, my ją nazywamy prymasowska, chociaż z tej pierwszej też był prymas. W naszej linii był Andrzej Leszczyński. To był prymas naszej linii. Można sobie to śledzić. Andrzej Leszczyński, prymas czasów potopu. Ale znowu nie dzisiaj o tym będziemy mówić, chociaż dzisiaj będziemy się jej troszeczkę podpierać pierwszy raz, bo do tej pory tak nie epatowaliśmy, chociaż zawsze na końcu jest Fundacja Leszczyński, tak? Fundacja Batorego dostaje od Sorosza, drodzy Państwo, 20-30 milionów i ta władza nie reaguje. I oni finansują te marsze sodomickie. Więc oczywiście, jak możecie, to wspierajcie Fundację Leszczyńskich, tak? Bo nas nikt nie wspiera. Myśmy od bolszewi nie dostali złotówkę i nie chcemy od nich złotówki. Nigdy nie dostaliśmy złotówki od bolszewi. A fundacja istnieje już 14 lat. Złotówki. Żyjemy z bardzo małych datków Polaków, drodzy Państwo. Nie pobieramy żadnych pieniędzy od obcych, tak? Nie pobieramy. I nie chcemy pobierać. I to są małe datki od Polaków, za którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale jeżeli Państwo możecie, na końcu są dane, ale generalnie wspierajcie Fundację imienia króla Stanisława Leszczyńskiego, wielkiego Polaka. Naprawdę wielkiego Polaka i wielkiego króla. Otóż ten wielki król, drodzy Państwo, napisał swoje pacta conventa, można powiedzieć, to znaczy głos wolny, wolność ubezpieczający. Taką książkę, która jest niedawno wydana przez Hachette, no nie ma innych raczej wydań. Głos wolny, wolność ubezpieczający, drodzy Państwo. Może tutaj będzie troszeczkę lepiej, ale to już nie chodzi o jakość, drodzy Państwo, nie będziemy tutaj tym epatować. Głos wolny, wolność ubezpieczający, generalnie chodzi o książkę wydaną w 1733 roku, Głos wolny szlachcica, wolność ubezpieczający. Moglibyśmy ją też przetłumaczyć jako słowo wolny szlachcica, prawda? I tu jest cały ustrój Rzeczypospolitej. To można powiedzieć, że to jest jedna z pierwszych konstytucji Rzeczypospolitej. Jedna z pierwszych konstytucji. Głos wolny, wolność ubezpieczający. Bo jeżeli wejdziecie Państwo w rozdziały prefacja, czyli po prostu wstęp, tak? Jeszcze kredo, takie nauka o chęci ojczyźnie, potem jest klerus, o kościele, o królu, o ministerstwie, czyli o rządzie, o senacie, o stanie rycerskim, czyli o sejmie, o izbie poselskiej, o firmie consiliori, czyli o sejmikach ziemskich, drodzy Państwo, o sejmie, o interregnium, tak? O plebei, czyli o chłopstwie, o wojsku, o skarbie, o sprawiedliwości, o policji, o elekcji królów, drodzy Państwo, jeżeli to wszystko wejdziecie, to zrozumiecie, że to był wielki człowiek, wielki filozof i wielki polityk i wielki król. Niestety został przegnany z Polski przez wojska rosyjskie. Ale będziemy dzisiaj mówić o pakta konwenta, jakie król podpisał, drodzy Państwo. Zanim to wszystko się zacznie, bo to był w sumie taki wstęp, takie zagajenie, zacznijmy po Bożemu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, przeczytajmy Ewangelię dzisiejszego dnia. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Wyjaśnienie przypowieści o siewcy. Jezus powiedział do swoich uczniów, posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i łuda bogactwa zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne.
Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon, jeden stukrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Oto słowo Pańskie. Drodzy Państwo, kluczem tutaj do tej dzisiejszej Ewangelii są słowa: posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go. Jeszcze raz powtórzymy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Więc jeżeli, drodzy Państwo, nie chcecie być tym, którzy jesteście posiani na drodze, to słuchajcie słowa o królestwie i spróbujcie go zrozumieć. Bo ten, kto słucha słowa o królestwie i go nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co jest zasiane w jego sercu. Czyli wy to macie w sercu, wy królestwo macie w sercu. Ale jeżeli tego nie rozumiecie królestwa, nie staracie się zrozumieć idei królestwa, to przyjdzie zły i wyrwie to, co macie. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważne, co teraz mówimy. I to dzisiejsza Ewangelia jest jakby, no, taka bym powiedział, profetyczna i taka ważna, prawda? Będą niektórzy w najbliższym czasie mówić o królestwie. Ale czy będą mówić do was zrozumiałym językiem, czy językiem takim, żebyście nic nie pojęli, albo żebyście się zniechęcili, tego nie wiemy. W każdym razie my staramy się już od 6 lat tłumaczyć Państwu, co to jest królestwo. Nie niebieskie, tylko królestwo na ziemi. Jezus był królem. Moje królestwo nie jest tej ziemi. Jezus był królem. Przekazał nam modlitwę, w której się modlimy, przyjdź królestwo Twoje, tak? On nakazał nam się tak modlić. Przyjdź królestwo Twoje. Przyjdź tu na ziemi. Nakazał nam w takim razie tutaj tworzyć królestwo. Nie modlimy się przyjdź republiko Twoja, czy przyjdź demokracja Twoja, tylko przyjdź królestwo Twoje. Oczywiście ktoś musi reprezentować na ziemi tutaj Jezusa. No logiczne, że jest to król ziemski, tak? Chrześcijański król ziemski, który uznaje nad sobą Jezusa Chrystusa, bo to jest przecież hierarchia. Hierarchia jako podział władzy, tak? To jest logiczne. I drodzy Państwo, odnieśmy się teraz na szybko, zanim przejdziemy do Pakta Konwenta, do wyborów prezydenckich. Otóż te wybory prezydenckie w rycie masońskim, powtórzymy, w rycie stuprocentowo masońskim, polegają na to, że światowa lichwa masoneria, szczególnie pochodząca z Stanów Zjednoczonych, obaliła monarchię francuską i potem kostką domina szło to, żeby jak najszybciej wywalić wszystkie monarchie. Czytaliśmy ostatnim razem, że doktryna Monroe, która mówi: nie pozwolimy w Amerykach, żeby pojawiła się jakakolwiek monarchia. Bo tam były monarchie, te pierwotne, prawda, indiańskie. To były monarchie, bo tam był wódz, ktoś starszy, nawet był król indiański i tak dalej. Oni zniszczyli to. Logiczne, że nie pozwolą też w Europie rozszerzać się monarchie, a wręcz przeciwnie, będą to niszczyć. No wiadomo, kto za tym stoi, tak? Żydzi Rothschildowi i tak dalej, Hazarowie. Mówiliśmy też o tym ostatnio, nie będziemy się powtarzać. W związku z tym pierwsza wojna światowa zdemonarchizowała przez rewolucję sowiecką, żydowską, prawda, carską Rosję, wymordowała rodzinę Romanowów. Podobnie zniszczono monarchię niemiecką, prawda? Powstała Republika Weimarska, tam Republika Sowiecka, tu Weimarska i Republika Austriacka, tak? Habsburgowie upadają. I te trzy główne z czasów konferencji pokojowej z 1915 monarchie upadają. Ale są jeszcze inne, poboczne, prawda? Dlatego potrzebna była jeszcze dogrywka. Traktat wersalski właściwie nie nakazywał likwidacji monarchii. I w Polsce, no, było siłę. Wszyscy myśleli, łącznie z Hallerem, że tutaj, który zaprzysięgał, zrobił przysięgę na placu Stanisława w Nancy, że tutaj przyjeżdża do Rady Regencyjnej tworzyć królestwo. Tak, problem, kto będzie królem, ale to było pewne, że będzie królestwo. 7 października 18 roku Rada Regencyjna ogłasza niepodległość w imieniu Królestwa Polskiego. To było Królestwo Polskie. I przyjeżdża Piłsudski jak Lenin i to wszystko niszczy. I tu nas boli, że narodowcy nie rozumieją, chodzą 11 lipca i świętują. Co świętują? Prawda? Robespiera Polskiego, czyli Piłsudskiego? No katastrofa, tak? Katastrofa. Oczywiście dzisiaj też jest święto 24, kiedy powstał rząd Witosa. Pamiętamy o tym, tak? No ale oczywiście obalony w 26, pamiętamy, co było, tak? Piłsudskiego. Długo nie pobył, tak? Demokracja czasowa, można powiedzieć, tak? Albo kadencyjna. Także tą drugą RP trzeba podzielić, tak, do 26, potem do 35 i do 39 i nie ma Republiki Masońskiej pierwszej, tak, upadła. Druga bolszewicka też, teraz mamy trzecią. Będziemy o niej mówić. No właśnie, skoncentrujmy się. Drodzy Państwo, w tym roku przypadały
wybory prezydenckie, czyli szefa masonerii na Polskę, tak? Tak się złożyło, że pani Witek ogłosiła w miarę w terminie te wybory, ale jeszcze przed pandemią. Potem wybucha pandemia i jest czarodziej Szumowski, prawda, który robi różne ruchy, przejmuje właściwie stery tego okrętu. I jest data, drodzy Państwo, taka kluczowa, 6 maja, kiedy odbywa się debata, ta, jakby to powiedzieć, przymusowa, tak, obligatoryjna, Telewizji Polskiej, 10 kandydatów, ale wieczorem dwóch takich, no, powiedzmy, szamanów partyjnych, czyli Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin, ogłasza, że wyborów nie będzie. Nie opublikowali żadnej uchwały, po prostu powiedzieli dziennikarzom, wyborów nie będzie. Causa locuta, Roma locuta, causa finita, tak? Rzym przemówił, sprawa zakończona. Oczywiście całkowicie bezprawnie. Całkowicie, zupełnie rewolucyjnie, można powiedzieć. Nawet nie odwołali tych wyborów, powiedzieli, wyborów nie będzie. Czyli zrobią wszystko, żeby ich nie było. 2 dni później, 8, Sejm przyjmuje Senatu i potwierdza tą korespondencyjną ordynację. I w tym dniu potwierdza też to Andrzej Duda. Ten też macza w tym palcu Andrzej Duda, tak? Wybory jeszcze teoretycznie mogą się odbyć. Ale 9 Polacy nie dostają pakietów, ani wcześniej nie dostali pakietów, które były wydrukowane. No i wybory są korespondencyjne, tylko że nikt nie ma pakietów. I pytanie, kto za to odpowiedział? Wszystko lege artis. Już ustawa obowiązywała 9. 8 jeszcze nie było żadne vacatio legis. Pytanie, kto spowodował, że nikt nie dostał pakietów wyborczych, a były wydrukowane? Te słynne 70 milionów w tej chwili, tak? Skoro nie mieliśmy pakietów, to jak mogliśmy głosować korespondencyjnie? No jedno wielkie oszustwo. Morawiecki i spółka oszukali nas. Nie dostarczyli pakietów. Dlaczego? Bo szef partii PiS, Kaczyński, Gowin, Ziobro nie, co ciekawe, prawda? Chociaż on jest chyba z Porozumienia Solidarnej Polski, ale Porozumienie Partia Razem, coś takiego, my tam nie rozróżniamy tych mafii politycznych. Po prostu. W każdym razie ci dwaj kacyki partyjne ogłosili, że wyborów nie będzie. I Morawiecki, jakby słuchając się dyspozycji, nie rozesłał tych pakietów. Andrzej Duda zachował się też bardzo dziwnie, drodzy Państwo, bo widząc, co się święci, powinien w sobotę abdykować, powinien w sobotę złożyć rezygnację, zrzec się. Sugerowaliśmy mu to. Panie Andrzeju Duda, sugerowaliśmy, pan 9 pan powinien złożyć, zrzec się urzędu. I wtedy by pan uratował sytuację. Nie zrzekł pan się urzędu i te wybory w formie prawnej były legalne, odbyły się. Problem w tym, że Polacy zostali oszukani. To było wielkie oszustwo, którym Polacy nie mogli głosować, bo wybory były korespondencyjne, a nikt nie miał pakietów. Wsowane były gdzieś tam w magazynach. No i siłą rzeczy nie było. Znaczy nie było głosów oddanych. Wszyscy dostali 0 głosów. Tak jakby po prostu wszyscy się wstrzymali, bo formalnie każdy się wstrzymał od głosu. Formalnie tak to wyglądało, że skoro Państwowa Komisja dostała tych pakietów, to znaczy, że ludzie się wstrzymali, a de facto wiemy, że ich nie mieli. Więc co stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza? No potwierdziła nieprawdę, że, drodzy Państwo, że brak tych pakietów, że Polacy nie mieli możliwości głosowania, w związku z tym to jest równoznaczne z brakiem, to jest równoznaczne z brakiem kandydatów. Tak? I taką uchwałę S29 opublikowała, że brak było kandydatów, co jest oczywiście nieprawdą, fałszem. Ale to wymuszało w ciągu 2 tygodni ogłoszenie nowych wyborów. Ale wymyślili sobie, że to trzeba najpierw opublikować w Dzienniku Ustaw i tu znowu pan Morawiecki zaczął zwlekać. Tak, zwlekał, że przegapili datę 23 maja, który był ostatecznym terminem ogłoszenia tych wyborów według Konstytucji Stoltzmana 1997. Następny delikt zbrodni stanu konstytucyjne, tak? 3 bodajże, czy 2 publikują, pani Witek 3 ogłasza wybory, ale już po herbacie, nie 67-75 dni przed wyborami, tylko 63-64. Jedna wielka katastrofa po katastrofie, tak? Błęd za błędem, grzech za grzechem, zaniechanie za zaniechaniem. Wybory się odbywają 28 i 12, wygrywa w nich Andrzej Duda. My widząc, co się dzieje, że tu nagle rzeczywiście jest podmiana, prawda, pani Kidawy na takiej w miarę zrównoważonej etycznie osoby, na zwolennika sodomii. W związku z tym my popieramy politycznie, taktycznie pana Andrzeja Dudę, bo rzeczywiście trzeba tym manewrem trzeba było powstrzymać to szaleństwo, prawda, genderowsko-sodomickie. I to się udało. No ale to był tylko manewr taktyczny, polityczny, tak? My nie chcemy popierać Andrzeja Dudę bezwarunkowo. Daliśmy mu warunek do 31, żeby w ogóle przystąpić do jakiejkolwiek, drodzy Państwo, rozmów, wypowiedzenie konwencji gender, tak? I inne warunki, których mówiliśmy w poprzednich deliberacjach, drodzy Państwo. Ale jednocześnie przygotowaliśmy akt 23 maja inkorporacji 2 i 3 RP i tak państwowości, jak i terytoriów, i przygotowaliśmy zjazdy ludzi szlachetnych, żeby przygotować na wypadek sytuacji, w której
ta banda czworga, czy jak ich tam nazywał, pomyślą sobie, że trzeba, drodzy Państwo, znaczy pomyśleli sobie, tak jest nasze zdanie, że wygasimy to państwo i wprowadzimy tu Polin, czy kogoś innego, prawda, czy zrobimy miejsce, żeby zrobić inwazję, tak jak 16 września ucieka z Polski władza, prawda, 17 Rosjanie wkraczają, bo tu władzy nie ma. Więc nie chcieliśmy dopuścić takiego precedensu, postanowiliśmy wybrać władzę III RP, co my nie mamy żadnego interesu, żeby ratować Bolszewię, tak. Ktoś powie, jak to Królestwo Polskie ratuje Bolszewię? Nie. My po adopcji, czyli po korporacji, jesteśmy zainteresowani, żeby na czele został prezydent nasz, a nie prezydent masoński. Nieważne, czy on się nazywa Andrzej Duda, czy kto inny, chyba że Andrzej Duda by się nagle nawrócił. No były takie oznaki, prawda, symptoma, że Andrzej Duda się nawraca. Będę odpowiadał przed Bogiem i historią i tak dalej, i tak dalej. Ale my nie chcemy go oceniać po słowach, tylko po czynach. Z czynów na razie nic nie wynika, żeby Andrzej Duda się nawrócił. Na razie nic nie wynika. Chociaż jest jeden mały szczegół, nie był na tym ślubie w Krakowie pana Kurskiego, więc to daje jakieś nadzieje. Nie będziemy tu za bardzo atakować Andrzeja Dudę, ale mamy pewne obiekcje, czy utrzyma swój urząd, tak? Bo, drodzy Państwo, nagle ni stąd, ni zowąd, sąd wczoraj najwyższy rozpoznał pierwsze 12 skarg na te wybory 28 i 12. I, drodzy Państwo, rozpoznał 12 skarg z 5800. A ma 10 dni na skargi. Oczywiście może wydać jakąś decyzję, nie rozpatrują tych skarg, może się wstrzymać. Drodzy Państwo, jest konsternacja, tak? Jeżeli się wstrzyma z decyzją, powie, że nie jest w stanie rozpoznać w terminie 21 dni, wówczas urząd pana Andrzeja Dudy będzie opróżniony. Wczoraj też ogłoszono, zobaczcie, że dodatkowe posiedzenie będzie 7, czyli PiS coś zwietrzył i ogłosił, że nie daje wakacji na sierpień, tylko 7. Drodzy Państwo, zaprosił wszystkich do Sejmu, tak? Czyli zrobił posiedzenie dodatkowe Sejmu, o czym się nie chwalą za bardzo, drodzy Państwo, gdzie będzie pierwsze posiedzenie Sejmu z prezydentem albo Andrzejem Dudą, albo z prezydentem pełniącym obowiązki prezydenta, czyli panią Elżbietą Witek, o ile nie wymienią w międzyczasie, tak? Także, drodzy Państwo, robi się ciekawie, bo PiS już nie jest taki pewny, czy będzie werdykt pozytywny, negatywny, czy w ogóle go nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że sąd się może nie wyrobić. Taktycznie powiedzieć, umyć ręce jak Piłat, nie jesteśmy w stanie. Wiadomo, że decyzja twierdząca, że wybory były uznane, że Andrzej Duda był wybrany legalnie, będzie też skażona deliktem. Że będą nielegalne, co byłoby prawdziwe, no zrobi wielki chaos, prawda, i krzyk, RWTS. No więc najlepiej będzie umyć ręce i powiedzieć, że nie byliśmy w stanie, prawda? Co powoduje według zapisu tam 128, że jeżeli z jakich powodów nie został wybrany, no to też jest urząd opróżniony. W związku z tym, drodzy Państwo, trzeba zarządzić kolejne wybory. I my dawaliśmy cały czas i dajemy panu Andrzejowi Dudzie szansę, tak? Ale nie ma reakcji żadnej. Nawet dzisiaj był telefon do jego kancelarii, drodzy Państwo, prezydenckiej, i niestety jakaś pani powiedziała, że nie chce się spotkać z królem elektem. Skoro nie, no to nie. Mówiliśmy i Kaczyńskiemu, i Dudzie, i Morawieckiemu, drodzy Państwo, że bez nas nic uczynić nie możecie. Parafrazując słowa Jezusa Chrystusa. Albo cytując słowa Jezusa Chrystusa. Drodzy Państwo, zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak to będzie. My w każdym razie zwołaliśmy na 2-4 Sejm walny, który asekuruje te wybory prezydenckie, w którym mamy 9 kandydatów. Pokazywaliśmy je ostatnio. Z Państwem może ich wymienimy, tych kandydatów w tej chwili. Duda Andrzej Sebastian, Grabski Stefan samorządowiec, Kawęcki Krzysztof politolog, Karab Karpowicz Włodzimierz Julian profesor filozof, Kucharczyk Grzegorz profesor, Nowak Andrzej Witold profesor pisarz, Piotrowski Mirosław Mariusz polityk, Tousty Cezary Mariusz kanclerz Wielkiej Korony, Zięba Jerzy lekarz. To są nasi kandydaci, tych 9 nominatów, z których możemy wybrać lub potraktować ich jako inspe, prawda? Którzy asekurują, poczekamy na decyzję Sejmu. Drugi wiadomo nie będzie, ale trzeciego już prawdopodobnie będzie decyzja Sądu Najwyższego i wtedy podejmiemy decyzję. Poczekamy na ich ruch, bo cały czas, drodzy Państwo, widzimy to w tej formule, tak? W tej formule. I musimy być tutaj po stronie Jezusa i nie możemy dać się ograć szatanowi. Więc czekamy w tej chwili na ruch szatana. Nie możemy pozwolić, żeby Polska była bez prezydenta, żeby to się nie skończyło jakąś inwazją, tak jak 17 września. A teraz, drodzy Państwo, najważniejszy moment właściwie tego naszego dzisiejszego wystąpienia. Będziemy mówić o Pacta Conventa. Co to jest Pacta Conventa? Otóż wybór Andrzeja Dudy jest w tej formule masońskiej, kiedy wybiera się prezydenta bez żadnych zobowiązań, tak?
posłów też wybieramy bez instrukcji, bez zobowiązań, czyli mogą spokojnie zostać dalej w partii, nawet mają te legitymacje partyjne, służą Kaczyńskiemu, oni nie służą narodowi ani ziemi, tak? To jest w świetle prawa, ich niego. Natomiast prezydent jest wybierany in blanco, może robić co chce. Może napisać, podpisać akt zdrady narodowej, no wszystko mu wolno, tak? Drodzy Państwo, myśmy na przestrzeni dziejów dojrzewali. Od czasów Henryka Walezego już podpisywaliśmy Pakta Konwenta, artykuły henrykowskie jako pierwsze, tak? Gdzie król musiał się zobowiązać do niektórych rzeczy, żeby zostać koronowany. Czyli był wybór, podpisanie Pakta Konwenta, zaprzysiężenie Pakta Konwenta i dopiero była koronacja, czyli namaszczenie. Taka była kolej rzeczy. I podpisywali ją wszyscy królowie. I dzisiaj, drodzy Państwo, pokażemy Pakta Konwenta, chyba pierwszy raz je pokażemy, Pakta Konwenta Stanisława Leszczyńskiego. Drodzy Państwo, chcemy, żebyście, drodzy Państwo, zobaczyli, jak to wyglądało w praktyce i skupimy się na Pakta Konwenta. Stanisław Leszczyński, jak widać tutaj załączonego slajdu, był dwukrotnym królem polskim i prawdopodobnie dwa razy podpisywał Pakta Konwenta. My skupimy się, bo znaleźliśmy te Pakta Konwenta z 1733 roku, drodzy Państwo, i skupimy się na tych Pakta Konwentach z 1733 roku. To jest tekst, który można znaleźć na Polonia Cyfrowa, drodzy Państwo. Także możecie spokojnie sobie znaleźć te Pakta Konwenta. I to jest zobowiązanie króla. Najpierw były wynegocjowane, ten tekst składa się z dwóch części. Z pierwszej części, czyli wynegocjowane Pakta Konwenta, a druga część to jest opis zaprzysiężenia króla i świadków tego zaprzysiężenia, czyli juramentów. I my tak na szybko, drodzy Państwo, żeby dzisiaj się nie rozgadywać, postaramy się po prostu Państwu te Pakta Konwenta przedstawić. Cały czas będziemy tutaj przeplatać, że to są Pakta Konwenta króla Stanisława Leszczyńskiego. Proszę Państwa, articuli pactorum, oczywiście one były pisane po łacinie, pactorum conventorum, z niektórą wstawkami takimi po prostu po polsku, tak? Czyli preambułami i tak dalej, i tak dalej. Także my, Rady Korony, Rycerstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu jest wynegocjowane, drodzy Państwo, tutaj widzicie Państwo, katolik rzymski, tejże rzymskiej religii powinna być i królowy i tak dalej, i królowa, także król i królowa muszą być wyznania rzymsko-katolickiego, prawda? Idźmy dalej. Tutaj, drodzy Państwo, już król jakby pisze, obszar jakby panowania i tak dalej, prawda? To jest też jakby informacja, że nie będzie możliwość abdykacji, bo po Janie Kazimierzu już nauczyliśmy się tego, że nie można pozwolić królowi, żeby abdykował. Idźmy dalej, drodzy Państwo. No i to jest dalsza część, nie będziemy dokładnie tego czytać, możecie to Państwo sobie znaleźć, bo przygotowaliśmy już te dokładne zapisy na następnych stronach. Proszę bardzo, rozumiem. Cudzoziemców wszelkiej kondycji ludzi stanu Rzeczypospolitej ani do żadnych rządów i spraw przypuszczać, ani im dygnitarstw, starost, dzierżaw i tak dalej dawać nie będziemy, prawda? Czyli zobowiązanie króla, że żadnych cudzoziemców nie będzie król tutaj jakby zatrudniał, można powiedzieć, tak? Dawaj urzędu. Dwór stanowi naszemu królewskiemu przystojny z narodu polskiego i litewskiego i tak dalej będzie złożony, prawda? Zobaczcie Państwo, narodu polskiego. Czyli cały czas także najjaśniejsza królowa i jej mości małżonka nasza na dworze swoim osoby tylko stanu szlacheckiego, polskiego i litewskiego. Czyli nobiles tylko, prawda? Zasłużonych nobiles. Nie jakieś tutaj wynalazki, prawda, z kapelusza, to co Kaczyński spółka robi. Wszystko nobiles, prawda? Drodzy Państwo, następnie odnośnie wojsk cudzoziemcy. A że w teraźniejszych koniunkturach bez wojsk ziemskich obejść nam się i Rzeczypospolitej niepodobna i bezpieczeństwo tak dostosowane naszego jako i całości Rzeczypospolitej nieprzyjaciół nie może być asekurowane, wtedy zakoń konsensem stanu Rzeczypospolitej, za zgodą Sejmu można powiedzieć, tak? Teraz umówionym, jeżeli by nam ludu cudzoziemskiego zaciągnąć przyszło, onych zaciągniemy i złączywszy z wojskiem Rzeczypospolitej nieprzyjaciela persequendo tamquendi ratio belli diktabit tych ludzi i tak dalej, według dalszej dyspozycji Rzeczypospolitej mieć będziemy. Czyli za zgodą Senatu, proszę Państwo, i
wkluczonych do wojsk, czyli Wojsk Rzeczypospolitej, czyli autoramen cudzoziemski Wojsk Rzeczypospolitej. Nigdy nie pozwolilibyśmy zarządzać takim wojskiem przez kogoś obcego. To tak a propos stacjonowania wojsk obcych w Polsce, prawda, w Pacta Conventa. Kolejny tutaj, aby justycja, czyli sprawiedliwość w państwie naszym zakwitnąć mogła i tak wiele krzywdzonych ludzi na zwłokę sprawiedliwości nie narzekali. Chodzi o Trybunał Konstytucyjny, prawda, że będzie jako wypełniona ordynację Trybunału Koronnego, czyli stworzymy, więc zobaczcie Państwo, że ordynację Trybunału Koronnego ten mówi, czyli ustawę dotyczącą sądownictwa. I król to zrobił o tym w Lotaryngii, prawda, został przegoniony. Wiem, jakie były kolej rzeczy. Czyli zaprzysiągł tutaj, że stworzy nową ordynację Trybunału Koronnego. Ale czytajmy dalej. To też osobliwie Rzeczpospolitej spondemus, czyli ślubujemy, spondemus, czyli ślubujemy, to też osobliwie Rzeczpospolitej spondemus, że Żydów do żadnej funkcji, tak i ciał, cłach, metach, komorach, przykomorach, administracjach, arendach, wszelkich dóbr naszych, ekonomii, używać nie będziemy i nie dopuścimy, drodzy Państwo. Żydów nie będziemy zatrudniać, tak? Pacta Conventa Stanisława Leszczyńskiego. Idźmy dalej. Szkołę rycerską na ćwiczenie młodych ludzi kosztem naszym wystawiemy. Szkołę rycerską, czyli kwestia prymatu wychowania. I to zrobił Stanisław, tylko że w Luneville. Pamiętamy szkołę rycerską w Luneville, tak? Czyli tutaj dotrzymał te Pacta Conventa z tym, że szkołę wystawił w Luneville, bo został przegoniony z Polski i wylądował. Po prostu. I tu jest jeszcze mowa prawdopodobnie u góry o... o wybudowanie mostu, tylko nie wiem, czy to w tym momencie jest, czy w innym miejscu jest. W każdym razie zobaczymy dalej. Tak, tutaj jest. Uważając wielką niewygodę ludzi przewoźnych przez Wisłę i tak dalej, że my wybudujemy, zatrudnimy, znaleźć takiego człowieka, który by się mostu tego wystawić podjął. Także Warszawę wybuduje most, król Stanisław Leszczyński. Takie szczegóły, prawda, że problem jest z przeprawą przez Wisłę. Tutaj, że będzie respektował, to jest bardzo ważne, będzie respektował przywileje Henryka, czyli Walezego, Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, czyli Wazów, Michała Wiśniewskiego, Jana III, ale nie ma Augusta Saskiego Wiarołomnego. Zauważcie Państwo, że tu, tych przywilejów nie będzie król respektował. To jest bardzo ważne. Jako Niemca, jako ten, który zepsuł nam całą Rzeczpospolitę. Idźmy dalej. Tu jest ten część juramentu, właśnie mówimy tutaj. Juramentu, czyli przysięgi, drodzy Państwo, króla Stanisława, tu jest po polsku. Jurament najjaśniejszego króla, na początku pomyliliśmy się, jednak tutaj jest ten rok, drodzy Państwo, 1705. Myśmy się zastanawiali chwilę, czy to jest ta pierwsza, jednak to są te pierwsze Pacta Conventa. Przepraszamy, bośmy tak w pośpiechu nie zwrócili uwagi, także czy ma to jakieś znaczenie? No może ma, może nie ma. Drodzy Państwo, czy podpisywał drugie? Pewnie tak. Mamy te drugie też gdzieś w archiwach swoich. Dzisiaj tak na szybko znaleźliśmy i przepraszamy, żeśmy wprowadzili na początku w błąd. Mówiliśmy o paktach konwenta z 1733. Nie, to są pakta konwenta z 1705. Czyli juramen najświętszego króla i jemności Stanisława I, obranego króla polskiego, wielkiego księcia lutewskiego, ruskiego, pruskiego, mazowieckiego, szumowskiego, kijowskiego, wońskiego, podolskiego, podlaskiego, inflanckiego, smoleńskiego, świerskiego, czernichowskiego, który przy szczęśliwej koronacji stanu Rzeczypospolitej oddał w kościele Jana Świętego w Warszawie dnia 4 miesiąca października roku 1705. Drodzy Państwo, czyli król zaprzysiągł Pacta Conventa 5, z tego co pamiętamy, był koronowany, czyli w przeddzień koronacji przysiąg, drodzy Państwo, Pacta Conventa. Nomen omen, myśmy 4 października 2014 zaczęli Sejm Walny w Niepłomicach, 5 kontynuowaliśmy właśnie na pamiątkę tej koronacji, stąd tak pamięć działa, drodzy Państwo. Mamy też Pacta Conventa Stanisława, ale one się wiele nie różnią. Chodzi o sam rytuał, drodzy Państwo, nie chodzi o te szczegóły, tylko o sam rytuał Pacta Conventa. Oczywiście tu szczegóły też mają znaczenie, ale nie chcemy epatować jakby co przysiągał, w którym konkretnie roku, tylko chodzi o to, że już przy tej pierwszej koronacji, która często jest podważana, że to Szwedzi i tak dalej, ale nie pozwolił sobie król, żeby nie dopilnować podpisania Pacta Conventa razem z żoną, tak? Bo już był na Zamku Królewskim, z tego co pamiętamy, z historii, i 3 dni były te jakby to powiedzieć, te ceremonie trwały, czyli od piątku, piątek, sobota, to była prawdopodobnie sobota, 4 i w niedzielę była koronacja. Drodzy Państwo, ale najważniejsze dzisiaj mówimy tylko i wyłącznie, bo o koronacji też jest tekst, to na stronie www.
znajdziecie kwomodo.org.pl koronacji króla Stanisława Leszczyńskiego. Pisał też Stanisław Krajski o tym, ale nie mówimy o tym. My mówimy o tym szczególe, że król, zanim się koronował, musiał podpisać pakta konwenta. O tym szczególe mówimy dzisiaj, drodzy Państwo. I tutaj już są końcowe te, drodzy Państwo, strony, które podpisane, prawda, też zatwierdzone. Tu są świadkowie jeszcze wcześniej wymienieni. Już tu nie epatowaliśmy, drodzy Państwo. Także, drodzy Państwo, król był dwukrotnie królem Polski, 1704, bo była elekcja, czyli 1705 możemy powiedzieć, 1709, tak, żeby się trzymać od koronacji, nie od elekcji, ale my liczymy tu od elekcji, 1704-1705. Drodzy Państwo, i 1736, drodzy Państwo, 33-36, tak, gdzie też podpisywał pakta konwenta w zmieniającej się jakby rzeczywistości, tak, no bo tamte jakby nie do końca mógł dotrzymać, no bo oczywiście był w 1709 właściwie przegoniony z Polski i trudna była sytuacja, wojska saskie, rosyjskie, prawda, wiemy co tu się działo, trzecia wojna północna, polsko-szwedzka wypowiedziana przez Sasów i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, nam chodzi o ten szczegół, w których, drodzy Państwo, my zwracamy uwagę na pakta konwenta. I my daliśmy naszym prezydentom teraz, czyli panu Dudzie też, nasze pakta konwenta. I jak Państwo wejdziecie na stronę www.sejmwalny.org.pl, www.metrykakoronna.org.pl, www.królpolski.org.pl, tam znajdziecie, drodzy Państwo, uniwersał, który w sobie zawiera pakta konwenta. To znaczy, nie powinniśmy jako Polacy pozwalać, żeby, drodzy Państwo, prezydent był wybierany in blanco, tak? To znaczy, żeby on, tylko obietnice go, jakby tutaj, obietnice go zmuszały do jakiejś działalności, prawda, tej czy innej. Nie obietnice. Jeżeli ktoś kogoś zatrudnia, to daje mu zakres obowiązków, drodzy Państwo. I my już od 1500, przypomnijmy sobie, 72 roku postanowiliśmy, to są czasy Zamoyskiego, kiedy opracował sposób elekcji, ale też właśnie dopilnowywania, prawda? Że jeżeli na przykład król bez zgody Sejmu opuści granicę i tak dalej, ucieknie, no to jest, może być zdetronizowany i tak dalej. Także krótko mówiąc, artykuły henrykowskie to były pierwsze pakta konwenta i później, czy to był Batory, czy pamiętamy 7 października, 1587, gdy Zygmunt III z Szwecji tutaj przyjeżdżał do Polski, bo tam się urodził, to pierwsze, co zrobił 7 października w Oliwie, podpisał pakta konwenta, a potem był dopiero ogłoszony królem, bo koronowany był w Krakowie. Przypominamy sobie. Zresztą to jest w tym uniwersale zwołującym zjazd Sejm Walny. Możecie to Państwo sobie znaleźć. Drodzy Państwo, także przede wszystkim pakta konwenta. One powinny dotyczyć tak naprawdę nie tylko, drodzy Państwo, prezydenta. One dotyczą też króla, nas też. I my też zobowiązujemy się, że przed koronacją podpiszemy pakta konwenta, które wynegocjujemy z Sejmem, tak? Bo to powinno być na zasadzie wzajemności. Nie powinniśmy być, rób co chcesz, rób ta co chce, tak? To samo takie pakta konwenta powinny być na przykład z ministrem spraw zagranicznych i z ministrami. Oni nie powinni robić, co im się podoba, tak? Elektrownia atomowa, tak? I tak dalej. Oni powinni być ograniczeni wolą Sejmu, wolą narodu. Czyli sposób na przykład leczenia powinien być ograniczony w pakta konwenta danego ministra, tak? A przynajmniej pewnymi doktrynami. Czyli Sejm powinien być bardziej sejmusem, sejmem walnym, który opracowuje doktryny, a nie skupia się tylko na powiedział, na szczegółowych ustawach, a całą doktrynę czy pakta konwenta w domniemaniu ma w głowie jakiś Kaczyński czy jakiś Gowin, tak? No tak nie powinno być, drodzy Państwo. I podstawowe prawo, że najwyższym prawem dobro Rzeczypospolitej jest. I zwyczaj i tradycja. W związku z tym nie obligują nas te szczegółowe, gdzie oni krzyczą konstytucja, konstytucja, a potem sami jej nie respektują, prawda? I przeczytamy w tej chwili proponowany szkic prezydenckich pakta konwenta, które myśmy opracowali. Jeszcze raz mówimy, znajdziecie Państwo na stronie www.metrykakoronna.org.pl. Jak klikniecie w uniwersał zwołujący Sejm Walny, to tam w środku znajdziecie proponowane pakta konwenta, które kandydaci powinni przyjąć, wynegocjować, zaprzysiąc i dopiero zostać nominację, tak? W tej kolejności. Natomiast jak jest bolszewik, jak jest w III RP, wybierają prezydenta i go zaprzysięgają. I rób co chcesz. In blanco jesteś, tak? Wszystko ci wolno. Żadnego nie ma uchwały sejmowej, która powinna przez pakt, a myśmy nawoływali już wiele razy i mówiliśmy, żeby Sejm ograniczał, prawda? No ale Sejm partyjny, on co on tam zrobi, prawda? No to jest jedna wielka katastrofa, ale
Ale żeby zwyczaj powoli wprowadzać, żeby o tym mówiono, myślano, tak? Nie można w ten sposób, drodzy Państwo, w dzisiejszej rzeczywistości, żeby sobie na przykład Komorowski podpisał konwencję gender, bo nie miał pakta konwenta, tak? Gdyby on miał pilnować świętej wiary katolickiej i, drodzy Państwo, nie mógłby tego podpisać pod rygorem po prostu konfiskaty majątku i banicji, tak? Albo postawienie go przed Trybunał Stanu i za zbrodnię stanu, no wiadomo, jaka była kara, tak? W Królestwie. Kara najwyższa. Oczywiście u nas nie było królobójstwa, ale jeżeli prezydent by się sprzeniewierzał, nie widzimy na przykład problemu, żeby takiemu prezydentowi, który naruszył te kardynalne prawa, no, zasądzić jakąś karę, no, długoletniego więzienia, tak? Już nie mówimy o dożywociu, ale długoletnie więzienie, tak? Lub wygnanie z Polski po prostu. Jedź sobie do swoich patronów, tak? Bo my nie chcemy nikogo więzić. Nie jesteśmy aż tacy wyrywni, drodzy Państwo. Więc czytamy proponowane szkice prezydenckich pakta konwenta. Obrona świętej wiary katolickiej, chrześcijaństwa zgodnego z nauką Jezusa Chrystusa, bo to wiadomo, że to jest już wypaczone święte. My mówimy zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa, tak? Pierwszy punkt pakta konwenta. Myśmy zrobili 21 punktów na pamiątkę artykułów henrykowskich. Też było 21 punktów tych pakta konwenta, tych artykułów henrykowskich. Budowanie cywilizacji Christianitatis z mieszkańcami Christianitatis. Dążenie do reformy ustrojowej w kierunku monarchii konstytucyjnej oraz samorządności sejmikowej. Z prawem weta obywatelskiego oraz obowiązkiem ratyfikacji ustaw i konstytucji przez sejmiki wojewódzkie. Odpartyjnienie Polski. Uznawanie ustroju Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego jako chrześcijańskiej monarchii stanowej konstytucyjnej z chrześcijańskim królem Polski Lechii na czele. Uznawanie zwierzchnictwa chrześcijańskiego króla Polski Lechii jako osobę panującą oraz dom panujący leszczyński. Racja stanu Królestwa Polskiego jest najwyższym prawem, umowa, traktat, prawo grożące. Zagładą państwa są z mocy prawa Bożego i zwyczajowego nieważne. Wszelkie zagraniczne porozumienia lub akty prawne, np. akt 447, skierowane przeciwko Polsce, mają spotykać się z działaniem odwetowym. Budowanie słowiańskiej chrześcijańskiej Europy, Sarmatia Europa Christianitatis, dążenie do budowy Ligi Świętej Christianitatis, szczególnie w Europie. 6. Realizacja doktryny Leszczyńskiego z 2 grudnia. Czytaliśmy to ostatnio, więc można sobie zajrzeć lub na www.metrykakoronna.org.pl. Z 2 grudnia 2016 w punktach niekolidujących z upełnionym urzędem. 7. Wspieranie zacnych rodów do Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, wspieranie zacnych mężów stanu, w tym kobiet, Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego. 8. Odbudowa statusu i rangi miast królewskich, odbudowa zamków, kościołów i dworów na ziemi korony Królestwa Polskiego. 9. Odbudowa polskiego ziemiaństwa i klasy średniej. 10. Nieuciskanie obywateli poddanych, brak podatku od pracy, immunitet ekonomiczny, ochrona świętego prawa własności, ochrona właścicieli i lokatorów. Nikt nie może być pozbawiony własnej ziemi, domu, mieszkania. 11. Zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i majątkowego obywateli poddanych. Obawa przed czymś niepewnym nie daje prawa do stosowania przemocy wobec poddanych obywateli. Hugo Grocjusz. Obrona Polaków poza granicami. Zapewnienie sprawiedliwych sądów przez wzmocnienie roli ławników oraz instytucję nagany sędziowskiej oraz złożenie sędziego z rzędu przez króla w przypadku drugiej nagany. 12. Ochrona zdrowia i życia obywateli poddanych w sytuacji epidemicznej. Każdy zdrowy obywatel poddany ma prawo wybrać własny sposób ratowania swojego zdrowia i życia. Chcącego nie wolno krzywdzić. Zakaz uporczywego leczenia. Wybór sposobu leczenia i terapii przez samego pacjenta. Naturalny, farmakologiczny, psychologiczny, inny. 13. Ochrona życia naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Zakaz in vitro i eutanazji. 14. Zakaz przymusowych szczepień. 15. Pełne prawo do posiadania broni defensywnej przez obywateli poddanych. 16. Dbanie o wysokie morale obywateli poddanych. Demoralizacja penalizowana. 17. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej i innych konwencji demoralizujących społeczeństwo. 18. Zachowanie neutralności politycznej i militarnej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Sojusze wyłącznie w ramach cywilizacji Christianitas. 19. Rozwój wojsk obrony biologicznej i cybernetycznej żądła. Rozwój woju obrony terytorialnej oraz samoobrony narodowej, obywatelskiej. Nigdy więcej bezkarnej okupacji ziem polskich lechickich. 20. Wysiłki na rzecz odzyskania utraconych ziem Królestwa Polskiego, awulsów Połabie, Sambia, czyli Królewiec, Kresy Wschodniej i Flanty. 21. Zgoda na pozbawienie urzędu prezydenta przez króla, odwołanie, dymisja w sytuacji rażącego sprzeniewierzenia się podpisanym pakta konwenta. Lech XI, Wojciech Edward I, Electus Poloniae podpisał to 21 lipca anno Domini 2020. Drodzy Państwo, oczywiście chodzi o odwołanie w sytuacji, kiedy prezydent się sprzeniewierza, tak? On nie może być bezkarny. Ten impeachment w Stanach jest trudny, u nas byłby prosty. Oczywiście dla nas prezydent jest urzędem do skasowania w przyszłości. Jego powinien zastąpić nasz tradycyjny urząd kanclerza wielkiego koronnego. Zresztą mamy kanclerza wielkiego koronnego, jaśnie wielmożnego Cezarego Marysia Tołusty. Ten urząd trzeba sukcesywnie, spokojnie wdrażać, zamieniać urząd masoński prezydenta
W ramach chrystianizacji Polski i chrześcijańskiej monarchii trzeba ten urząd zlikwidować i połączyć urząd prezydenta i premiera w jeden kanclerski. Tak? To jest wydajne, skuteczne i mądre. Pamiętamy naszych kanclerzy wielkich, tak? Drodzy Państwo, to pokażemy. Żółkiewski, tak? Hetman wielki, ale też kanclerz wielki. Żółkiewski, pogromca Moskwy, tak? Bardzo mądry człowiek. Zainteresujcie się, Jan Zamoyski, prawda? Ale też Wacław Leszczyński z naszej linii kanclerz, drodzy Państwo. Zainteresujcie się, drodzy Państwo, no właśnie Unia Lubelska, to są czasy właśnie Jana Zamoyskiego, nie byłoby tego. Pokazujemy to, drodzy Państwo, żebyście, prawda, zrozumieli. Przeczytajmy też książkę kandydata na prezydenta Andrzeja Nowaka, Uległość czy niepodległość, tak? Są kandydaci bardzo ciekawi u nas. Jeżeli udałoby się tym gęgałom też i innym zacząć mówić, że nie możemy wybierać prezydenta, bo prawdopodobnie będzie, może być taka sytuacja, że będzie powtórka, my w każdym razie forsujemy. My nie damy, nie namaścimy żadnego prezydenta bez wynegocjowania pakta konwenta i bez zaprzysiężenia go, prawda? Żeby kandydat go co najmniej podpisał, prawda? Zgodził się z nim, czy zaprzysiągł w kościele, żeby ten rytm, ten rytuał wdrażać, żeby ktoś brał odpowiedzialność za to, żeby sobie wpoił do głowy, że on i jego żona nie mogą działać niezgodnie z pakta konwenta, czyli z tym, co sobie życzy król i z tym, co sobie życzy naród, czyli król z Sejmem określają pakta konwenta prezydentowi, tak? On ma dosyć dużą władzę i nie powinien to zrobić na zasadzie, że on tak myśli, jego kancelaria, tak, pan Szczerski, że oni tak myślą. Może pan Duda nie popełnił takich wiele kardynalnych błędów, ale może i popełnił właśnie ten błąd, że nie złożył dymisji 9. Gdyby był w innej konfiguracji, prawdopodobnie po prostu by to złożył, tak, dymisję, bo by zrozumiał, że trzeba ratować w tym przypadku państwo jest najwyższą wartością, a nie urząd konkretny, tak, państwo, panie Duda. I w tej chwili, jeżeli sąd najwyższy stwierdzi, że te wybory były nieważne, no to po prostu no, urząd jest opróżniony, tak, nie mamy prezydenta, tak. Oczywiście jest pełniący obowiązki, pani marszałek Witek, tak. Drodzy Państwo, może pan też złożyć dymisję, żeby przyspieszyć te wybory, zalegalizować jeszcze w innym trybie, ale to też będzie pani Witek. Więc tu już niewiele pan może zrobić. I nie posłuchał się pan nas, nie złożył pan dymisji 9 maja, no i był tam pan 3 miesiące i nagle się okaże, że nie jest pan dalej, tak? Mimo, że głosowaliśmy na pana. I znowu będzie konfrontacja kandydatów kontra sodomici et consortes, tak? I po co to wszystko było? A gdyby pan złożył dymisję, albo gdyby tych dwóch tenerów nie zrobiło tej wolty, w pierwszej turze by pan wygrał prawdopodobnie, tak? Więc widać, że oni szyją but. Oczywiście do nich też mamy przesłanie, które jest zawarte w tym uniwersale, żeby wycofali się z polityki. To grono możemy teraz po powrocie pana Morawieckiego z Brukseli powiedzieć, że to grono powiększamy jeszcze Mateusza Morawieckiego. Czyli pani Witek, pan Morawiecki, pan Kaczyński i pan Gowin powinni po prostu sobie dać spokój z polityką. Tak? Tak uważamy my. A jeżeli oni uważają inaczej, a będą się upierać, przypuszczamy, to pamiętajcie, że będziemy musieli podjąć decyzję w waszej sprawie. Jeżeli honorowo nie ustąpicie, to będziemy musieli podjąć decyzję w waszej sprawie. Oczywiście wstrzymamy się jeszcze do tej decyzji Sądu Najwyższego, bo nie jest, działamy w pochopnie, ani nie działamy w gniewie. Zresztą skonsultujemy się z Radą Królewską, z Radą Stanu, skonsultujemy się z Sejmem Walnym. Nie będziemy działać w pojedynkę, bo sprawy są zbyt poważne, żeby tutaj działać w pojedynkę. Ale mamy taki zamiar, nie ukrywamy tego. Więc ponieważ jest jeszcze tydzień czasu, drodzy Państwo, to zastanówcie się, tu apelujemy do Sejmu, ale też do innych, żeby to nagłośnili, żeby opracować, do pana Andrzeja Dudy też, żeby opracować pakta konwenta. Konstytucja nic o tym nie mówi, czyli skoro nie zabrania, to można je wypracować i to, co pan tam podpisywał, prawda, jako zobowiązania, po prostu ubrać w słowo pakta konwenta, plus Sejm powinien narzucić i my tutaj narzuciliśmy panu i z tych naszych punktów proszę wybrać, tak? Jeżeli pan wybierze te najwłaściwsze punkty lub wszystkie, możemy pana poprzeć. Może pan być prezydentem z naszego wyboru też. Jeżeli pan je odrzuci i nie zaprzysięgnie, musi pan sobie sam radzić. Niech już PiS pana ratuje, tak? Niech PiS, uwierzył pan PiSowi, niech PiS pana ratuje, Kaczyński. Skoro pan nie ufa nam, nie chce pan trzymać z Królestwem Polskim, musi pan sobie radzić sam. Musi pan się sam ratować, tak? Nie będzie na pewno pan naszym prezydentem. Nie ma takiej opcji. Chociaż jest pan w tej dziewiątce, nie będzie pan naszym prezydentem, tak? My skłaniamy się w tej chwili do tego, żeby po prostu, jeżeli sąd nie wybierze, znaczy nie uzna tych wyborów za ważne, to my wybierzemy, prawda, skłaniamy się do kandydatury pana właśnie profesora Andrzeja Nowaka, Grzegorza Kucharczyka, drodzy Państwo. I z tego grona uważamy, że powinniśmy po prostu kogoś wybrać, tak?
też mówimy o naszych jakby zamiarach, naszych przemyśleniach, tak? Ewentualnie damy wszystkim 8 nominatom bez Andrzeja Dudy status prezydentów in spe, tak? Czyli jakby tych, którzy mogą startować po to tylko, żeby wygrać, po to, żeby poprzez ustawodawstwo zlikwidować ten urząd i po prostu zmienić ten urząd w kanclerza wielkiego koronnego, tak? Nie chcemy jakby robić rewolucji. Zauważcie to państwo, zauważcie Bolszewio, III RP czy Hazario. Zauważcie, nie chcemy robić rewolucji. Ale postępujemy, myślę, że w tej wypowiedzi dosyć kategorycznie, tak? I domagamy się pakta konwenta od prezydenta Dudy. Domagaliśmy się i domagamy. A jeżeli nie, to te nasze pakta konwenta, które my tutaj zatwierdzimy na Sejmie Walnym w Gdańsku-Oliwie 2, 3, 4, panie Andrzeju Duda, będą pana obowiązywać. Jak pan będzie prezydentem lub każdego innego, który co prawda nie będzie chciał ich podpisać czy zaprzysiąc, ale one będą obowiązywać. Tego ewentualnie prezydenta, którego my wybierzemy i tego, którego Bolszewia wybierze. Jeżeli nie, będą sankcje, będą kary. Do infamii, banicji włącznie, tak? Nie chcemy już mieć prezydentów, którzy robią co chcą. To nie słuchają się woli Polaków. A te partyjne sejmy oczywiście, no możemy apelować co najwyżej, tak? Żeby się rozformowały, odpartyjniły przede wszystkim. Daliśmy tam czas do końca tego roku, tak? Żeby przyszłe wybory na wiosnę przyszłego roku były bezpartyjne. Te wynalazki i tak dalej, te wiry, to jest bez sensu. Po prostu sejmiki ziemskie, sejmiki, wolne sejmiki ziemskie. Wolne sejmiki ziemskie, które wybierają posłów na wolny sejm walny, tak? Na którym jest senat, czyli królewscy przedstawiciele i król, to jest ta monarchia. Monarchia to jest król i senat. A oddolne przedstawicielstwo to są właśnie najzacniejsi przedstawiciele danej ziemi. Wybierani na sejmikach ziemskich, proste jak drut. Partie mają zniknąć. Chcemy od tego uwolnić Polaków, ale oczywiście masoneria i Bolszewia będzie trzymała rękami i nogami, próbowała ratować ten system, bo oni go stworzyli. I sami państwo widzicie, jak potraktowano Stanisława Leszczyńskiego w 1704-5 roku. Zresztą podobnie w 1733, dlatego popełniliśmy tutaj błąd, bo było dokładnie tak samo. Pakta konwenta były podobne, ale najważniejsze, że nie będzie cudzoziemców zatrudniał i nie będzie Żydów zatrudniał, tak? Gdzie później dopiero Benedykt XIV w 1754, zobaczcie państwo, 50 lat później powie, nie zatrudniajcie Żydów. A sam Leszczyński, który negocjował te pakta konwenta, drodzy państwo, sam się zobowiązał, że nie zatrudni cudzoziemca i Żydów. I Lejman i ten drugi, jak wejdziecie w Wikipedii na Augusta II, zobaczycie, dwa domy bankierskie żydowskie sfinansowały kontrelekcje i przegonienie. Wcześniej co prawda to było, w 97 roku, w 1696 po śmierci Sobieskiego, ale i potem przegonienie Leszczyńskiego z Polski, tak? I wprowadzenie z powrotem na tron człowieka Lejmana żydowskiego, prawda, Augusta II, czwórce masonerii polskiej i tak dalej, tak? Augusta II, Niemca i potem jego syna Augusta. Dokładnie ten sam modus operandi w sytuacji, kiedy Leszczyński wygrywa w 1733 i syn z kolei przegania, a tuż przy pomocy wojsk rosyjskich, Anny Iwanowny, który wkracza do Polski, 100-tysięczna armia, to przypomina potem sytuację właśnie z kazus Poniatowskiego, który po prostu... I tamtedy też była konfederacja, prawda, sandomierska, która ściągnęła... No właściwie modus operandi tych działań naszych wrogów jest bardzo podobny. Stąd ta dzisiejsza konfederacja, Winnicki, Braun i Korwin, bardzo nam... Jakby to powiedzieć, no pachnie tą samą sytuacją z czasów Konfederacji Sandomierskiej 1733 roku, z czasów Konfederacji Targowickiej. Czy od razu musimy ją skreślać? No nie, bo generalnie tam są niby jacyś monarchiści i tak dalej, ale miejmy ograniczone zaufanie i po owocach ich poznajmy, prawda? Sytuacje, w której oni nie rozpoznali zagrożenia cywilizacyjnego i umyli ręce, prawda, czy Trzaskowski, czy będzie nam pasował. No oczywiście koniunkturalnie to było nawet być może korzystne, ale ten brak opowiedzenia stanie po stronie Piłata był symptomatyczny, drodzy państwo. Więc apelujemy do was na koniec, drodzy państwo, do wszystkich, którzy są się czynni i bierni. Przede wszystkim pakta konwenta. To my stawiamy warunki, a nie żeby sobie prezydent wierzył, ja wam obiecuję. Nie, nie, ty nam nic nie obiecuj, to my ci powiemy, co masz wykonać, jak będziesz na urzędzie. Oczywiście to musi być do negocjowania, to nie mogą być gruszki na wierzbę. To trzeba mądrze wynegocjować, tak? Dopracować i powiedzieć, i to my szukamy kandydata, a nie kandydat nas, tak? Oczywiście pretendentów może być dużo, ale jeżeli my określimy pakta konwenta, ktoś powie, a nie, 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 to ja nie będę, bo to jest to chrześcijaństwo. No to właśnie. Tu rzutamy ortodoksyjnych katolików i żony katoliczki, tak? Szukamy takiego małżeństwa.
i tak dalej, czyli takiego prezydenta i prezydentowej. I potem musisz spełnić te warunki, tak? My cię zatrudniamy na kontrakt menedżerski. To nie jest tak, że bierzesz sobie Orlen czy jakąś spółkę KGHM, robisz co chcesz, tak? Sprzedajesz, kupujesz. Tylko masz określone przez radę nadzorczą i udziałowców, masz określone jakby tutaj określone ścieżkę działania, tak? Pewną strategię działania. Tam się nazywa strategia, tu się nazywa pakta konwenta. Drodzy Państwo, nie zróbmy tego błędu, którego robimy. Oczywiście masoneria i bolszewia chce, żeby Polacy głosowali jak małe dzieci, po prostu dawali głos i potem rób ta, co chce. To samo dotyczy przecież posłów, to samo dotyczy starostów i tak dalej, i tak dalej. Musimy określać im zakres obowiązków, nauczyć się określać zakres obowiązków, tak? To samo jest z szefami partii i tak dalej, tak? Bo oni też robią, oni najlepiej niby wiedzą, co tutaj prośba do sądów, tak? Trzeba jasno określić, co partia, jaki ma statut i co tam po prostu ona... oczywiście my jesteśmy za nie delegalizacją, ale za kasatą partii. Partie powinny stać się fundacjami politycznymi do końca roku i po prostu przestać zniknąć, nie ingerować w wybory. A żaden poseł, który ma legitymację, drodzy Państwo, partyjną, nie powinien startować do wyborów, tak? Byliśmy teraz w Parczewie niedawno, powiedzieli, dlaczego partie działają w samorządach w ogóle? Powinien być zakaz w ogóle już na szybko, zakaz działalności osób partyjnych w samorządach, w szczeblu samorządowym, a w szczeblu parlamentarnym jakiś czas, powiedzmy, do końca tego roku, tak? Bo to jest jakby lobbying, tak? Szefa partii, który trzyma na lejcach, to nie jest poseł wolny. To jest po prostu katastrofa. Musimy to jakby starać się zrozumieć i przeciwdziałać temu. Ale tu muszą być mądrzy dziennikarze, mądrzy politycy, komentatorzy, myśliciele i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, liczymy na to, że mądrej głowie dość posłowie zrozumiecie, o co nam idzie, tak? Na dzisiaj spróbujmy zażądać, jeszcze mamy chwilę czasu, od pana prezydenta Andrzeja Dudy, który ma objąć urząd 7, nomen omen, jest to posiedzenie Sejmu, drodzy Państwo, a 6 ma się zaprzysięgnąć, zaprzysiąc, tak? Ma być ten Zgromadzenie Narodowe, no to przedłużmy wcześniej, niech przedłoży tutaj, przedłużmy Andrzejowi Dudzie pakta konwenta do podpisania. Nie, że on przysięga na konstytucję i na końcu tak mi to pomóż Bóg, tak? Tylko niech po prostu zaprzysięże pakta konwenta, tak? Panie Andrzeju Dudo, jeżeli pan tego nie zrobisz, no prawdopodobnie nie będziesz pan miał łaski. Tak jest nasze zdanie. Ale ma pan wolną wolę, ma pan rozum, niech pan działa według swoich doradców, swoich rozumu. Nie chcemy pana też do niczego zmuszać, bo nie idzie to przez przymus. Czy to jest szantaż? No pewien szantaż to jest, nie ukrywamy. No, pewne nasze warunki, byśmy powiedzieli, nie szantaż. Jeżeli nie spełni pan tego warunku, czyli nie wypowie konwencji gender, prawda? No to po prostu nasze poparcie wobec pana spada do zera w tym momencie. I nie ma nawet możliwości zacząć rozmawiać na temat pakta konwenta, tak? Oczywiście jest pan w stanie to zrobić i może tak się wydarzyć. Miejmy nadzieję. Drodzy Państwo, kończymy na tym. Pamiętajmy, pakta konwenta dla prezydenta, pakta konwenta dla króla, tak? To jest nasz, wypracowany od czasów Henryka Walezjusza po prostu sposób pilnowania władców. Nie możemy sobie pozwolić, drodzy Państwo, żeby władca, zawsze można mu to wtedy pokazać władcy, proszę bardzo, tu robisz tak, a tu podpisałeś tak, prawda? Można mu to pokazać, drodzy Państwo, żeby się opamiętał, prawda? Unia Lubelska to był bardzo dokładnie spisany dokument, to jest, drodzy Państwo, myśmy naprawdę potrafili pisać i sporządzać dokumenty. To nie było tak, że, drodzy Państwo, to było puszczone na żywioł, tak? Że myśmy się dogadali, przybiliśmy sobie piątkę i żeśmy się rozjechali, tak? To tyle osób pracowało na Unię Lubelską, tylu królów, tak? Prawie wszyscy Jagiellonowie. I, drodzy Państwo, pokażemy tylko jeszcze na koniec tą formę pisaną, tak? I myśmy nie tolerowali jakby, no, zaufanie zaufaniem, a, drodzy Państwo, tu jest to zaprzysięganie w kościele dominikańskim w Lublinie, prawda? Unii Lubelskiej. To jest ten sposób nasz działania, prawda? Jednak trzeba kogoś związać pewnymi, można powiedzieć, drodzy Państwo, przyrzeczeniami, czy teraz to pokażemy, sekundka jeszcze. Jeszcze sekundka, tutaj znajdziemy to, bo to, drodzy Państwo, to jest ważny dokument. On jest znany oczywiście gdzieś tam w internecie, ale chcemy to pokazać jako drodzy Państwo, zawsze jak tak szukamy, to potem mamy problem, tak, żeby znaleźć taki dokument tak na szybko. Ale uzbroimy się troszeczkę w cierpliwość. Drodzy Państwo,
To jest złośliwość rzeczy martwych, tak? Że jak szukamy, drodzy Państwo, Unii Polsko-Litewskiej, to tego dokumentu, to mamy z tym problem. Ale spokojnie, próbujemy go znaleźć, żeby go Wam pokazać, drodzy Państwo. Bo warto się przyjrzeć, jak my... O właśnie, jest, drodzy Państwo. Sejm Lubelski, no przepraszamy za taką długą zwłokę, ale proszę bardzo, tak. Pieczęcie, każdy miał swoją pieczęć, sufragia, drodzy Państwo. Proszę bardzo. Sejm Lubelski. Sejm Lubelski 1569, czyli na Sejmie Lubelskim. To był czas bodajże 28 czerwca, 1 lipca, prawda? Czyli spisany maczkiem, drukiem, drodzy Państwo, dokładnie. Czyli takie pakta konwenta, byśmy powiedzieli, też Unii Lubelskiej. I, drodzy Państwo, przetrwało to aż do rozbiorów, tak? I tego się pół Europy, czy cała Europa bała. Ech. I pewnie kiedyś to wskrzesimy, jeszcze tą Unię. Trzeba będzie się do tego... trzeba się będzie temu przyjrzeć i zaproponować. I, drodzy Państwo, Unia, która była bardzo, bardzo dobrym pomysłem i prawdziwą Unią, tak, która przetrwała wszystkie kryzysy i tak dalej, i tak dalej. Także, ale spisany dokument. I co jakiś czas powinien być powtórnie odczytywany, świętowany, przypominany, bo na tym też to polega. Żeby te śluby, te pakta konwenta sobie odnawiać później. Co rok, co dwa lata, prawda? Żeby ten, kto przysięgał, sobie je odczytał, prawda? Żeby w dacie, tu w tym przypadku króla Stanisława Leszczyńskiego, 4 października każdego roku odczytywać publicznie te pakta konwenta, żeby jako ślubowanie narodowi, prawda, i Sejmowi, żeby po prostu król czy prezydent sobie je, prawda, i odhaczał to, co się już udało załatwić, a to, co jeszcze się nie udało, i tłumaczenie się z tego, dlaczego się nie udało i dlaczego po prostu jeszcze się tego nie wykonało, tak? Na tym kończymy, drodzy Państwo. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, z Bogiem pamiętajmy, jak to powiedział kiedyś Kennedy, gospodarka głupcze, to my powiedzielibyśmy dzisiaj pakta konwenta głupcze. Bez tego prawdopodobnie wcześniej czy później spotka nas nieszczęście. Z Bogiem.